Okej, witam się tutaj bardzo serdecznie, z tej strony Jankes, a to jest Underground Need for Speed 2, znaczy Need for Speed Underground 2. Oczywiście, że kontynuujemy zwiedzanie naszego pięknego Bayview City. Może ja już tak dawno nie grałem trochę, nie wiem do końca co ja planowałem zrobić ze swoim życiem, dlatego ze swoim życiem planuję zrobić to, żeby porobić może najpierw to, co się dzieje w tej części miasta. Czyli jedziemy do sprintu, potem do dragów i URL-u. Myślę, że te trzy wyścigi pójdą nam całkiem sprawnie i szybko. Nie powinno być problemu. Kurka wodna, jaki tu korek się zrobił? Ogarnijcie się, człowieki. Nie, no, nie, tak, dobrze. Sprawdzałem, czy idzie. No i myślę, że można na koniec by można sobie zrobić jakiś mały wyścig z botami, który tu jest. Albo czemu na przykład nie teraz. Halo, witam człowieku. Widzę, że masz jakąś byczkę. Aha. No, gębną się. Nie taki był plan. Dobra. Dobra, się ogarnął. Trochę, ale prędkość na prostej, no to chyba nie wygra ze mną. 200 metrów. O nie, zmniejsza. Jak się zmniejsza ten dystans? Halo. Dobra, rozwalał się trochę. Dobra, tu ostry zakręt. Trochę musimy go jakoś tak trochę zmylić. Zgubić go tak zwanym. Dobra, już jest moja wina, a nic ja nie mam. Goddammit, przydałoby się teraz akurat. Dobra. O nie, o nie! Nic akurat. Aha, fajnie. I co teraz? To ja jestem pierwszy. I tu skręcamy. I tutaj skręcamy. Kurka, to jest najdłuższy wyścig chyba, jaki miałem na razie. Taki sprintowy, bo... Dobra, muszę go wywalić na autostradę i wtedy się pobawimy. Dobra. Dobra, tutaj może jakoś na autostradę będzie lepiej. Dobra, no zgubił się ewidentnie chłopak. Kurka, nie mam nic akurat, żeby go wyprzedzić. Jakoś... Poszczególne samochody nie chcą mi go dać, tego nic. Dobra, okej. Okay. No, nie, oczywiście, że to jest nice race. Dobra, z racji tego, że jesteśmy trochę... Nie wiem, jak tu... Ogarnę, jak tu zjechać. Dobra, no i teraz akurat dali mi nicio. Przez coś takiego, a wcześniej nie chciało, no to fajnie, no. Nawet stówka w kieszeni zawsze to się przyda jakoś... Chyba. On jest... Tak. W tamtą stronę... W tamtą stronę. Dokładnie. Exactly. Dobra, tu hamujemy, jedziemy. Nie jedziemy oczywiście dalej. No. Samochód jak to samochód. Wygląda. Wygląda jak wygląda. Ale wygląda. Wygląda całkiem chyba spoko, przyznacie. No, dobra. Sprint jest tu. Co my tu mamy? No, dwa kilosy. Ej, to był dwa kilosy, tak? To jest mało. Trzy kilosy to mamy, to jest to miasto takie. Nie, takie małe. Znaczy w miarę. Takie? Skoro to są trzy kilosy. Więc jeżeli nie...
No Pec pokonuje więcej. Ej, a tu praktycznie przez całe miasto idzie 3 kilosy, no. Przez środek miasta 3 kilosy. No, nie spodziewam się tego. W mieście. Znaczy, może tutaj mówią, że to jest 2-3 kilosy, tak? Niecałe. Ale chyba tu jednak jest trochę więcej, jeżeli się gra. Dobra, wspaniałe rondo. 4-opasmowe. Pobudzić się nie można. Dobra, 40%. Ej, to już końcówka jest. Już jest połowa wyścigu. Niecałą minutę. No i teraz mi dodaje nitro, jak tak jeżdżę obok samochodów. A wcześniej mnie dawało, co to za złodzieje są, no. Co my tu mamy? Halo. Już widzę metę na horyzoncie, oni są sekundę przede mną. Trochę nitra. No i dobra, już właściwie jest wszystko. Żeby się ktoś mi trafił na skrzyżowaniu, nie wyskoczył. Dobra, niecałe 2 minuty. Nie, halo. Dobra. Co mamy? Nowość na rynku, najnowszy tuning ECU. Jeżeli chodzi o ECU, to jest ECU. Więc może polećmy do tuningów osiągów, które mamy tu niedaleko. No i zobaczmy te nowe ECU, które nam dadzą. ECU nowe, tak? Dużo, ale dużo też daje. Dobra, jesteśmy już bez hajsu. Może po prostu jakaś tutaj nęka się użyje. Dobrze, teraz lecimy na lotnisko. A żeby lecieć na lotnisko, no to wystarczy teraz w prawo i na końcu w lewo. Tak, walnąłem, tak. Obok budki z kebabem przejeżdżamy. No i prosto. Tak się zastanawiam. Uuu, ukryty wyścig. Wiele. Ukryty driftik. Lubię takie. Powalony jakiś. Bardzo powalony. Okej. Takiego jeszcze nie miałem. Dobra, niech sobie pojadą trochę, żeby się tam wykłócić z nimi, z ich porządkiem nowego świata. Dobra, świetny driftik, okej. Ale dobrze, że jak tu mnie we mnie walną, no, to się jakby nie niszczy się ten punkt, 6 punktów. Tylko jak już tylko, no, przypieprzę w bawiewkę, to wtedy, no tak. Dobra, temu pewnie pomogłem mały drift zrobić. Dobra, tu jest dobry skręt, żeby porobić drifty. Właśnie taki skręcik. Ej, dobry. Ej, to już koniec. Ile mam 3 okrążenia. Nice, ale ładny. Widzisz, koleś, pomogłem ci trochę z driftem. Ty, to jest dobry samochód do driftów. Wow! Pomógł mi, ej! Dzięki, bocie! Halo! Ja mu pomogłem trochę chyba nabić punktów, a on mi tak walnął i dzięki temu się uratowałem. Uratował mnie. No, teraz mnie to chamsko zrobił. Dobra, teraz ja zwaliłem.
A tu aż raczej mnie nie dogonią. Ej, ma połowę. Ej, ma połowę. Dobra. 80 tysięcy. To z kim, z czym do ludzi. Mam nadzieję, że później tak mi dobrze pójdzie. Dobra. Mmm, 100 tysięcy. Ani liftować nie umieją. Nice. No, 130 tysięcy, to z czym wy do ludzi, panie. Pięknie, dobrze. Dobry liftik, nie zły. Dobra, kolejny coś mieliśmy odblokowane. Dzięki najnowszym reflektorom. Okej, mam nowe reflektory odblokowane. Aj, trochę nam się zwrócił hajs. Aj, uderzył tak czy siak we mnie. Myślę, że URL to na końcu zrobimy to, bo może wyjść tak, że będzie długi strasznie. Wiecie, może być on na punkty. Okej, jesteśmy na lotnisku już właściwie. Gdańskie lotnisko. Nie, to nie gdańskie. Dobrze, dobrze. Tu jest. O, i hajs też jest przy okazji, także... Nie wyszło tak, jak chciałem. No, 50 centów zawsze się przyda. Okej, okay, jak na kilometr? Na kilometr? Dobra, tu się zmieniało. Chyba szybko się zmieniało. Dobra, no... Za późno. A nie, to spacja była, halo. Nie, to... nie ogarnąłem trochę sterowania. Dobra, samolot jest. Dobra, oni tam się... jest... O nie! Dobra, tu jest, tu jest... Chyba zaraz powinien być koniec. Tak, jest koniec. Mhm, dobrze, ładnie. Ładnie ich zostawił. Trzeba walić w perfekcyjne, to jest takie najlepsze. Okej, okay, okładka! Kolejną okładkę dostaliśmy. No, jedziemy... Tu jest URL? Na górze. Nie, tu jest. Dobrze. Okej, okay, czyli kolejna jakby... Powiedzmy, główna oś fabularna. Yeah? It's done. Everything is set up. You just make sure you hold up your end of the deal, you hear? Oho, może. A to na lotnisku tu się wbijam. Wtedy się wbijam jakby na tor wyścigowy. A teraz się wbiłem na normalny tor. U, jestem pierwszy! Wezmę tak, okej, okay. Tu może już być ciężko, tutaj okrążenia, więc podejrzewam, że może być może być ich więcej. Dobra.
pewnicę na początek. Dobra, drafcik był i wyprzedzamy kolesia. Cyk, dwójeczka. Dobra, wjeżdżamy na pas startowy. No i zjeżdżamy z pasa startowego. Tu w ogóle to jest ciekawe, bo tu jest zrobione, właściwie te są... Tu dalej takie bawiewki, jakby faktycznie to był tor wyścigowy. Na lotnisku, może faktycznie, wiecie, przygotowane takie. Robią się, powiedzmy, zawody, powiedzmy, za dwa dni mają być tutaj zawody. Jakieś, no i ochroniarz wpuścił nas po prostu wcześniej. I patrzę po niebie, na niebie i tu mamy bardziej wschód, zachód, bym powiedział. Tego słońca. Okej, okay, dobra. Coś niechcący wcisnąłem nie ten klawisz, co trzeba. No i... No i trochę się popsuło. Ale mam nadzieję, że z nagraniem wszystko w porządku. Już zrobiłem, wyłączyłem go na chwilę. Mam nadzieję, że tamten nic się stamtąd się nie popsuło. Chciałbym się padać deszcz. Ej, jak już pada deszcz, to już są chmury zasłonięte. Co to tak migało? To burza była? Błyski? Czy... coś z ekranem? W sensie z... grą. Dobra, tu jest tak najgorzej, bo dwa osy zakręta obok siebie. W sumie bym włączyć tą kamerę. Przyhamujemy, żeby ładnie wejść i wyjść. A, trzeba to okrążenie. Halo. To dobrze. To dobrze. Jestem ciągle na pierwszy. 3 sekundy przewagi. Samolot ląduje. Jest moc, jest potencjał, jest... Okej, okay. Nic się nie stało, DPS-y. Dobrze. Całe nitro ładujemy. Dobra, 3 minuty 33 sekundy i 3 setne. Okej, okay, dobrze, na punkcie to było. Wiecie, coś tak czułem. Mamy 8, więc zapewne... Znowu jestem pierwszy. Fajnie, dobra, nie ten klawisz. Teraz się wlecimy na odwrót. Faktycznie. Ale trochę zmienili, bo tu jest skręcie, do razu wjeżdżamy na to, więc... To trochę było inaczej. Dobra, to jest zejdź. Wejdź w ogóle, wyjdź stąd. Tak? No trochę zmienili go. Tak, zmienili go w tej chwili. Przebudowali, to nie jest to, że lecimy sobie od początku, czy od tyłu, to się w drugą stronę, tylko kompletnie przebudowali go. Tu jakoś lepiej w ogóle jest zbudowany. Dobra, 46 sekund nam zajęło zakrążenie jedno, postaram się to... Staram się je poprawić. Więc 4, 3, 2, 1, skręt. To jo! Dobra, miejsce. Tak
takie lokowanie produktu jest tu. Kingu. Ej. Chyba poprawiłem o 7 sekund. Myślę, że ten czas jeszcze można jeszcze jakoś polepszyć. Zagapiłem się. Dobra, czasu nie pobiję, ale może na następnym okrążeniu pobiję. No, powiedzmy, pobiłem pierwsze okrążenie. Dobra, tu za późno wchodzę w zakręt. No i przez to było duży łuk i jakby ślizg. Sekunda przewagi. No, mało stosunkowo. Gabriel znowu zbyłki. A to już trwa to okrążenie. O, już niezły. Nie. Andrew. Dobra, pobito 2 minuty, 2 minuty 50 sekund. Okej, okay, kolejne. Czy to będzie koniec, czy koniec? Okej. Okay. Zrobiliśmy trochę hajsu. Idealnie, co tu mamy? Własny HUD. Najnowsza modyfikacja zegara już w sklepie, dostępne w sklepach dodatkami. Okej, okay, nowe pojazdy w salonie. Okej, okay, fajnie. Dobrze, co my tu mamy? Mamy praktycznie... Zrobiliśmy to, co chcieliśmy właśnie dzisiaj zrobić. Co ja chciałem zrobić. Następnym razem wezmę tego X-a i to, co się jest w drugim stage'u. Następnym weźmiemy to, co jest na górze. Pojedziemy tam w końcu. Także wracamy do garażu naszego. Zapisujemy. I dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku z Need for Speed'a. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.